Znalazłem takie 10 dowodów na to, że wiara w Boga jest dla słabych ludzi. I teraz te 10 powodów, w zasadzie 9, bo 10 to jest jakieś osobiste przekonanie, no ale jest to jako 10 powodów. 10 brzmi fajnie. 10 powodów, że wiara jest dla słabych ludzi. 10 powodów, dlaczego bycie chrześcijaninem jest błędem. No więc oczywiście nie zgadzam się z tymi 10 powodami i przejdźmy teraz przez nie. Pierwszy powód, religia wywołała większość wojen. I tutaj jest to podparte tym autorytetem, że komik George Carlin powiedział kiedyś, więcej ludzi zostało zabitych w imię Boga, niż z jakiegokolwiek innego powodu. No jeśli zajrzymy do Encyklopedii Wojen, spośród 1763 wojen, jakie miały miejsce do 2004 roku, 7% wojen było religijnych. Innymi słowy, 93% wszystkich wojen nie było spowodowanych religią. Miały one charakter świecki, jak pierwsza i druga wojna światowa, oraz wojna koreańska i wietnamska. Oczywiście Pismo Święte samo mówi, że w Babilonie Wielkim zostanie znaleziona krew wszystkich pomordowanych na ziemi. Więc akurat tutaj byłoby raczej to, że religia wywołała więcej wojen, bardzo na rękę, gdyby się faktycznie tak wydarzyło, że wszystkie wojny są religijne, dlatego że potwierdzałoby to Słowo Boże. Natomiast tak, to jest problem z bezpośrednią interpretacją tego, że w Babilonie zostanie znaleziona krew wszystkich pomordowanych na ziemi. Myślę, że może tak być, że prędzej czy później każde morderstwo jednak jest motywowane religijnie. Drugi argument. Cierpienie dowodzi, że nie ma Boga. No więc wyobraź sobie, że lecisz najnowocześniejszym samolotem i myślisz, że jego producent wykonał wspaniałą robotę. Nagle samolot spada na wysokość 1000 stóp. Są ranni i zabici. Czy patrząc na rannych, widząc krew i słysząc jęki, dochodzisz do wniosku, że nikt nie zbudował tego samolotu? Myślę, że nie. Logicznym wnioskiem jest to, że coś poszło nie tak. Wystąpiła awaria w samolocie, który był przecież oddany do użytku jako sprawny. Dla tych, którzy wierzą Biblii, każdy przypadek ludzkiego cierpienia i śmierci jest tragicznym rezultatem życia stworzenia, które odwróciło się od Boga i zgrzeszyło, o czym czytamy w pierwszej księdze Biblii. Cierpienie jest więc świadectwem, że Słowo Boże jest prawdziwe. Trzeci powód. Nie ma dowodów na istnienie Boga. No więc każdy budynek jest dowodem na istnienie budowniczego. Nawet jeśli budowniczy sam już nie żyje od ponad 100 lat, i nie ma już żadnej dokumentacji, to wiesz, że był budowniczy, bo to niemożliwe, żeby budynek sam się zbudował. Stworzenie, przyroda jest dowodem na istnienie Stwórcy. Niemożliwe jest, aby natura sama się stworzyła lub była wieczna. Ci, którzy nie wierzą w Boga, domyślnie wierzą, religijnie wierzą, że tajemnicze nic stworzyło wszystko, co jest naukowo niedorzeczne. Czwarty powód. Kościół jest pełen hipokrytów. No Biblia o tym mówi, że Kościół jest pełen hipokrytów i to jest raczej dowód na prawdziwość Biblii. Tak, to prawda. Kościół jest pełen hipokrytów. Są to udawacze, a nie prawdziwi chrześcijanie. Pójdą do piekła, jeśli tak przepędzą życie. Biblia często mówi o fałszywych nawróconych, o tych, którzy nie wierzą, a praktykują. Niewierzący, a praktykujący. Biblia często mówi
o fałszywych nawróconych, niewierzących, ale praktykujących. Ich patronem jest Judasz Iskariota, który miał najlepszego nauczyciela biblijnego na świecie, sam wykonywał cuda, sam był tym, który głosi prawdziwą Ewangelię, nie głosił fałszywej Ewangelii. I był tak podobny do prawdziwych uczniów Pana Jezusa, że w momencie, kiedy Pan Jezus powiedział, że jeden z was mnie wyda, to każdy inny uczeń poza Judaszem i sam Judasz, każdy z nich pytał szczerze, na głos i po cichu, albo po cichu i na głos, chyba nie ja, ale pewności nie miał, że to nie on. Więc Piotr apostoł bardziej był przekonany, że to on wyda i zdradzi Jezusa, niż że Judasz. Tak, Judasz był podobny do prawdziwych wierzących, choć Judasz nigdy nie był wierzący. Był niewierzący, ale praktykujący. I Biblia często mówi o fałszywych nawróconych, niewierzących, ale praktykujących, którzy siedzą obok tych, którzy są autentyczni w swojej wierze. Tak, kozły wśród owiec, szatan między synami Bożymi, konkol wśród pszenicy, córki ludzkie między synami Bożymi, złe ryby wśród dobrych ryb i tak dalej. I Biblia zapewnia nas, że Bóg ich rozdzieli w dniu sądu. Czy z powodu takich udawaczy, praktykujących, niewierzących, chcesz odrzucić niebo i spędzać wieczność z udawaczami? Piąty dowód. Wiara jest dla słabych ludzi. Wykazujemy wiarę, gdy ufamy pilotom. To jest argument mój. I wsiadamy do samolotu. Wykazujemy wiarę lekarzom, że będą nas dobrze leczyć. I wśród lekarzy chirurgom, że będą nas dobrze operować. Ufamy windom, gdy do nich wchodzimy, a także książkom historycznym, naukowcom, bankierom, banksterom i sygnalizacji świetlnej. Kiedy Biblia mówi o wierze w Boga, nie mówi o ślepej wierze w to, że On istnieje. Przecież to akurat wiemy dzięki stworzeniu. Nie ma potrzeby, aby taki fakt nazywać wiarą. Po prostu wiemy, że Bóg istnieje. Bóg nie wierzy w ateistów. Raczej wiara, termin wiara mówi o zaufaniu, osobistym zaufaniu do Jego uczciwości, do uczciwości Boga, a zwłaszcza do Jego obietnicy wiecznego życia. Szósty argument. Bóg nie stworzyłby piekła. Bóg stworzył piekło dla diabła i jego aniołów, nie dla ludzi. Ale piekło istnieje. I trafią tam ludzie. Między innymi Judasz już tam trafił, tam bogacz z 16 rozdziału Ewangelii Łukasza. Czy Bóg powinien ukarać seryjnego mordercę, takiego jak przysłowiowy Adolf Hitler? Oczywiście, że powinien. Jeśli Bóg jest dobry, musi dopilnować, aby sprawiedliwości stało się zadość. Piekło jest Bożym więzieniem, gdzie ci, którzy uczynili zło, otrzymają dokładnie to, na co zasłużyli. Siódmy dowód, że rzekomo wiara Boga jest nonsensem, to jest taki, że Bóg nie pośle mnie do piekła za to, że w coś nie wierzę. Przekonania są istotne, ponieważ rządzą naszymi działaniami w życiu. Jeśli wierzysz, że przed tobą jest mina lądowa, obejdziesz ją. Jeśli nie wierzysz, wejdziesz na nią i wybuchniesz. Jeśli wierzymy w ostrzeżenia Biblii, że zgrzeszyliśmy przeciwko świętemu Bogu, wtedy zauważymy konieczność zaufania Zbawicielowi. Jeśli nie uwierzymy w świadectwo Pisma Świętego, pominiemy, zignorujemy Jego ofertę miłosierdzia i będziemy musieli zmierzyć się z Jego gniewem, niezależnie od tego,
czy w Niego wierzymy, czy nie. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. A Biblia ostrzega, straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga, bo i tak Go spotkasz. Kiedyś spotkasz Boga. Ósmy dowód. Nie ma dowodów, że Jezus w ogóle istniał. Szczegółowe dowody historyczne dotyczące ziemskiego życia Jezusa od Jego narodzin do śmierci są podane w biograficznych relacjach ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Opisują także Jego zmartwychwstanie i nawet Jego działanie po zmartwychwstaniu. Także apostołów Piotra i Pawła. Relacje te autorstwa osób, które Pana Jezusa znały, zostały napisane w ciągu kilku lat od Jego śmierci. Oprócz Biblii istnieje dokumentacja świeckich historyków, takich jak Józefa, na przykład żyjącego w latach 37-100 i Tacyta, żyjącego w latach 56-120. Talmudu babilońskiego i innych źródeł. Mając ponad 2 tuziny źródeł chrześcijańskich i świeckich, na których można polegać, żaden renomowany historyk nie twierdzi, że Jezus z Nazaretu nie był prawdziwą osobą historyczną. W Biblii, 9. powód, w Biblii są okrucieństwa. No, są okrucieństwa opisane w Biblii. Biblię czyta się jak brutalny film dla dorosłych z przypadkami ludobójstwa, gwałtu, cudzołóstwa, samobójstwa, kazirodztwa, morderstwa, porwania, ścięcia głowy, nienawiści, kłamstwa, bluźnierstwa, pychy, chciwości i wielu innych okrucieństw i wad. Pismo Święte nie ukrywa niegodziwości ludzi. Ludzie tacy po prostu są. Są grzesznikami ludzie. I chcąc opisać ludzi, musi pisać, jakimi ci ludzie faktycznie są, a nie wymyślonymi. I tak Biblia demaskuje ją i ostrzega, że nadchodzi dzień, w którym Bóg będzie sądził świat w sprawiedliwości. 10. powód. To jest bardzo osobisty powód. Jestem szczęśliwy taki, jaki jestem i nie potrzebuję Boga. Ten ostatni, 10. punkt, jestem szczęśliwy taki, jaki jestem i nie potrzebuję Boga, to jest być może prawdziwy, rzeczywisty powód, dla którego nie chcesz zaufać Jezusowi. Twoja sprawa ma niewiele wspólnego z tymi pytaniami 10 czy tam 9, lecz z faktem, że jesteś szczęśliwy idąc własną drogą, co oznacza, że może wydaje ci się, że możesz cieszyć się sprawiającymi ci przyjemność grzechami. Łatwiej byłoby nakłonić głodnego psa, aby odpuścił sobie delikatny stek, niż ciebie, byś odpuścił sobie swoje ukochane grzechy. Chyba że byłbyś przekonany, że jesteś w strasznym niebezpieczeństwie. Pozwól, że spróbuję cię przekonać o tym niebezpieczeństwie. Czy wiesz, że Biblia nazywa śmierć zapłatą? Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Żołdem grzechu jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dobry sędzia skaże ohydnego mordercę na śmierć, jeśli uważa, że na to właśnie zasłużył. Śmierć jest zapłatą, na którą zasłużył przestępca. Sprawdźmy, czy zasłużyłeś na swoją zapłatę. Ile kłamstw powiedziałeś w swoim życiu? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś lub użyłeś imienia Bożego nadaremno? Jezus powiedział, ktokolwiek patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli robiłeś takie rzeczy, Bóg widzi cię jako kłamcę, złodzieja, bluźniercę, cudzołożnika,
A Biblia ostrzega, że czeka cię piekło. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Grzesznicy złamali Boże prawo, a Jezus zapłacił ich karę, umierając w ich miejsce na krzyżu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, jak mówi Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 16 werset. Następnie Jezus powstał z martwych i był widziany przez setki osób. To nie jest bajka. Jezus wypełnił wszystkie biblijne, liczne proroctwa o nadchodzącym Zbawicielu, napisane wieki przed Jego narodzeniem. Dlatego jeszcze dzisiaj upamiętaj się i zaufaj Jezusowi, a Bóg chętnie ci przebaczy. Następnie żyj w nowości zbawionego życia. Czytaj codziennie Biblię, dołącz do biblijnie wierzących chrześcijan i daj się ochrzcić. Wtedy dopiero znajdziesz prawdziwe szczęście.